Nie dziwimy się, że święty Paweł miał tak przenikliwy umysł, kiedy studiował pisma i że potrafił wyciągać tak daleko idące wnioski, jeżeli chodzi o praktyczną wiarę w Jezusa Chrystusa. Nie dziwimy się, że na skutek takiej wiedzy, która została namaszczona Duchem Świętym, potrafił postępować właśnie w taki sposób, że stał się apostołem narodów. Ponieważ jego mistrz Gamaliel, który widział fenomen pierwszych apostołów, uczniów, którzy głosili z wiarą, że Jezus żyje, Gamaliel może nie do końca uwierzył, ale przeczuwał, że jest to wydarzenie, jest to działanie, którego nie da się zatrzymać. I dlatego zaproponował rozwiązanie bardzo sensowne całemu Sanhedrynowi. Jeżeli to jest ludzkie, prędzej czy później się rozpadnie. A jeżeli nie, to lepiej nie przejść do historii jako ci, którzy walczyli z samym Panem Bogiem. Gamalielu, twój uczeń był mądry, ale ty jesteś równie mądry.